dobry, dobry wieczór. Nie wiemy przecież, o jakiej porze będziecie Państwo to oglądać. Ponieważ mamy pandemię i nie możemy zagrać spektaklu, postanowiliśmy dzisiaj opowiedzieć o spektaklu. Opowiedzieć to, czego w spektaklu nie widać lub nie widać do końca. Powiedzieć też nie to, o czym zazwyczaj rozmawiamy na spotkaniach z widzami po spektaklu. Dzisiaj chcemy opowiedzieć o źródłach tego, co zrobiliśmy, inspiracjach, o tym, jak cały spektakl jest skonstruowany. Oczywiście to jest jasne, że składa się on z dwóch części. Pierwsza część faszystowska Mać, druga część Być u siebie. Pierwsza część zrobiona według książki Łukasza Kaska, który spisał wspomnienia swojego dziadka Wojciecha Szczeciniaka, bohatera tej części, w której występuje Piotr Galiński. Jest to historia spójna, zwarta w klasycznym kształcie od początku do końca. Druga część, występuje Aleksandra Kugacz-Semerczy, jest złożona z kilku różnych fragmentów, z kilku różnych motywów. One w sumie składają się na opis pewnej sytuacji w roku 1945-1946 w Polsce. Sytuacja, którą mieliśmy tutaj w Polsce w owym roku, jest wspólna dla obu części. Pierwsza część, wiadomo, jest z punktu widzenia Polaka, który się osiedla na Dolnym Śląsku. Druga część, głównie są to opowieści, wspomnienia Niemców, Niemek, które po roku 1945 jeszcze na Dolnym Śląsku były. Niektóre z tych osób zostały i mieszkały do końca swojego życia, a nawet mieszkają do dzisiaj we Wrocławiu. I zaczęło się. Zaczęli prowadzić całe kolumny tych więźniów. Dniem i nocą szli. Prawie nadstrojone. W przedstawieniu, w którym gram, wykorzystaliśmy kilka instrumentów, które właściwie należą już do świata nieistniejącego, bo basy, przy których stoję, skończyły swoje życie wraz z pojawieniem się harmonii. Wtedy przestały grać najprostsze składy, czyli skrzypce, bębenek i basy. To takie troszeczkę będzie przeniesienie, pomogło mi to w takim przeniesieniu się w inny czas, znalezienie jakiegoś miejsca, do którego już nie mamy dostępu, o którym tylko wiemy z jakiejś historii i jednocześnie czymś zupełnie prostym w swojej konstrukcji. Na basach grało się rytmicznie. Po prostu był to instrument, takie wspomaganie trochę kapeli. Teraz może zagram coś dobrze. Thank you.
kapel, ja grałem w takiej kapeli muzykę tradycyjną, właśnie z basami, ze skrzypcami, z bębenkiem, więc jakby dla mnie to jest łatwiejsze. W czasach Szczeciniaka, Wojciecha Szczeciniaka, mojego bohatera, już takie basy właściwie kończyły swoje życie. Bo już w przedstawieniu jest fragment o dwóch harmoniach. Jedna marki Hess, druga marki Honne, które zostały już schowane przez Niemca, z którym mieszkał. Zostały schowane w skrzynie do stodoły pod klepisko, żeby czekały na jego powrót. Oczywiście Wojciech Szczeciniak był człowiekiem sprytnym, można powiedzieć, i odnalazł ten schowek, podzielił się z innymi, a muzykę, trudno powiedzieć właściwie o muzyce, czy ktoś tam grał jakąś muzykę, to trochę są takie nasze, takie moje też wyobrażenie. Teraz mi się żal Gustawa zrobiło, gdzieś w latach 60. padł rozkaz w Tyjniaku, że wszystko co niemieckie musi zniknąć. Dużo tego nie było, bo co było, to ludzie rozkradiali i sama władza sobie nie żałowała. Ale były jeszcze cmentarze. Wszystko, co Szwabski, kurwa jego mać, ma zniknąć, powiedział naczelnik gminy. Ja patrzę, Gustaw patrzy, Jezu, właśnie pierwszy związali pomnik jego matki, rwał grób na kawałki. Głównym tworzywem do przygotowania pierwszej części naszego spektaklu jest książka Łukasza Kaska. O muzyce w tej książce w zasadzie nie ma ani słowa, ale przychodzi aktor, który ma swoje doświadczenie, swoje bogactwo i swoje możliwości. I tutaj instrumenty przyszły razem z Piotrem. Początkowo był planowany inny aktor tego spektaklu. Ten aktor nie grał na instrumentach, na pewno by spektakl wyglądał inaczej. Instrumenty przyszły z Piotrem, zastanowiliśmy się wspólnie, jaka muzyka, co by pasowało, co by mogło być. Kiedy przyszło im wyjeżdżać w 1947 roku, mogli wziąć tylko bagażu. W ostatniej scenie tego spektaklu jest moment, kiedy przyjeżdża już dorosły człowiek, nie znamy jego nazwiska, uratowany kiedyś przez Niemca. Ten Niemiec dawał mu jedzenie i on dlatego przeżył. I w tej scenie instrument bardzo mi pomógł, przyznam, bo troszkę sobie wyobrażałem, tak jakby to on stał obok tego Wojciecha Szczeciniaka i z nim rozmawiał, mimo że grałem na nim. Tak jakbym słyszał przykład jego bicie serca.
to było gdzieś w 83. Chodziliśmy z wnuczkiem na baraki świniom pokrzywy zrywać. No tak. Na barakach rosły najbujniejsze, najbardziej soczyste. Pewnego dnia patrzę, idzie w naszą stronę jakiś starszy jegomość. Od razu poznałem, że nie Polak. Mówi do mnie łamaną polszczyzną, gówno z tego rozumiem. Niemiecki znasz? Wzdrygnął się, ale zna. Więc o co chodzi? Czy tu jeszcze mieszka w tym małym domku taki Niemiec? W tym małym domku. Gustav Schneider? Tego nie wiem, ale tam, w tym małym domku. Zmarł jakieś 20 lat temu. Bo ja przyjechałem mu podziękować. Basy, basedla były wykonywane różnymi metodami. Te najdawniejsze były dłubane z jednego kawałka pnia, często z topoli albo z lipy. Te w ogóle są wyjątkowe, bo one jakieś mają, to jest drugie życie w ogóle tych chyba tej basetli, ponieważ boki są metalowe, z puszki. No jeszcze z tamtych czasów. Gwoździami przybijane, to też się zdarzało właśnie, że płytę wierzchnią tylko nabijano gwoździkami. Ciekawą konstrukcją była też podstawek. Tu akurat jest tradycyjny podstawek z duszą, która się opiera w środku, ale były takie podstawki, te najstarsze, na przykład kaliskie basy, miały taką konstrukcję, że podstawek był połączony z duszą, jednym kawałkiem i to jakby wzmacniało ten dźwięk. Wiadomo, tutaj takie mamy olbrzymie kołki, jak uszy takie, prawda, żeby było pewnie łatwiej to nastroić. Ten instrument wyjątkowo jest duży. On jest czymś pomiędzy basami a kontrabasem. Dlatego mogliśmy wykorzystać takie motywy, które się gra na przykład na kontrabasie. Jak to się mówi, w duszę takiego człowieka, zajrzeć gdzieś w to, co nie widać i opowiedzieć takie intymne fragmenty. Drugim instrumentem, który się pojawił, też z dawnych czasów, chociaż ten wykonany jest przez mojego kolegę z kapeli, poprzedniej kapeli, którą grałem, Mateusza Raszewskiego. I też właściwie życie tych bębenków skończyło się wraz, tak jak z basami. Tiny grano na nich jakieś obeleczki, poleczki. Ja spróbuję może zagrać teraz jakiegoś obelka. Postroimy. Postanowiłem iść do domu. Zakradłem się pod chałupę w nocy, ale się wszyscy ucieszyli. Ojciec mówi, mamy w górach stodołę,
Ty się tam schowasz, a ja ci będę jedzenie nosić. Tak mi się wydaje, że dzięki tej czapce i tej marynarce i tym butom. A, i tym spodniu. Tym spodniu, w takim kształcie chyba dość starym. Dostałem angaż do tego przedstawienia, bo pamiętam, że szedłem na Starym Rynku i chyba Jerzy z Olą właśnie też szli naprzeciwka i zauważyli mnie i potem mi opowiadali, że wyglądałem w nas takiego właśnie człowieka z dawnych czasów, który by się przydał do przedstawienia. Więc dzięki tym ubraniom, które potem zagrały w przedstawieniu, trafiłem na Wojciecha Szczeciniaka, ale też mam... W każdym przedstawieniu jest kilka tajemnic, prawda? Muszą mieć tajemnice, bez tego ciężko zrobić spektakl. Jedną z tajemnic to jest to zawiniątko. Ciekawe, czy ktoś wie, co to jest. To zdradzę już od razu tajemnicę. Oczywiście, jak ktoś obejrzy przedstawienie, to będzie mógł się dowiedzieć, ale już teraz... Sztućce, które pojawiają się w scenie, jak Wojciech Szczeciniak udaje się do pracy, rezygnuje już z szablowania, mówi, że trzeba zacząć pracę i pracuje jako pomocnik na farbiarni, której szefem był Niemiec. Jest jeszcze jedna tajemnica i ważny rekwizyt z tego spektaklu. To drugie zawiniątko. Jak Reinhold wstał, mało szału nie dostał. Spojrzał na mnie wzrokiem kobry i wysyczał przez zęby. Wojty, Wojty, du sprichst Deutsch, sehr gut. Prost! W spektaklu Wojciech Szczeciniak pije wino z tego kieliszeczka. To oczywiście jest dodane przez nas. Autor w książce nie pisze na ten temat nic. Ogólnie wiadomo, był szaber, różne były sytuacje. Taka sytuacja, że Niemcy próbowali schować, a Wojtek to wszystko wyciągnął i podzielił, jest prawdziwe. Natomiast dlaczego pije z tego puchara? Bo nam to przywiodło na myśl takie sytuacje, kiedy żony radzieckich oficerów nie wiedziały, jak się tymi przedmiotami różnymi posługiwać i w koszulach nocnych z pięknymi koroneczkami wybierały się na przedstawienia teatralne. To dość częsty motyw. Tutaj wydawało nam się, że Wojciech Szczeciniak niekoniecznie musi wiedzieć, do czego taki kryształ służył w tamtym momencie.
jak przygotowywaliśmy to, zaczęliśmy od drugiej części i właściwie byliśmy już prawie na ukończeniu. Wtedy pojawił się pomysł tej pierwszej części do książki Łukasza Kaska. Początkowo nam się to nie wydawało dobrym połączeniem, ale im bardziej wchodziliśmy w temat, przeżywaliśmy coraz bardziej, znajdowaliśmy coraz więcej punktów stycznych i nawet sposób, w jaki te spektakle są zrobione, mnie się to osobiście bardzo podoba, że pierwszy jest taki bardziej uporządkowany, opowiada historię jednego człowieka i prowadzi do coraz większego porządku. Drugi spektakl to są rozstrzelone historie, bardzo różne, krótkie, poszarpane. One też opowiadają o świecie, który ostatecznie został rozszarpany, zniknął, niemal go wspominamy w tej chwili tylko ten świat. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Wie die Wolken dort wandern, am himmlischen Zelt, so steht auf mir der Segen, o die weite, weite Welt. Maj to jest miesiąc, w którym skończyła się wojna, to jest miesiąc, w którym zaczyna się wiosna i to jest taki ukochany miesiąc chyba nas wszystkich. I wokół tego maja ciągle krążyły jakieś historie. Nie dość, że to był koniec wojny, nie dość, że to był moment, kiedy wszystko rozkwita, wszystko zaczyna się na nowo, ale to jest też moment, w którym nasz ostatni bohater, Syryjczyk, dociera do Niemiec. I ten maj znalazł się też zupełnie przypadkiem w piosence, której nauczyłam się od moich przyjaciół niemieckich. Znaczy piosenka pojawiła się w pewnym sensie przypadkiem. Jest to piosenka niemiecka, wiosenna, o radości wędrowania, o radości poznawania świata. Pragnę przytoczyć o takim roboczym tłumaczeniu. Na przykład, panie ojcze, pani matko, niech Bóg was chroni. Kto wie, gdzie, jak daleko moje szczęście jeszcze rozkwitnie. Jest niejedna ulica, którą jeszcze nigdy nie wędrowałem. Jest niejedno wino, którego jeszcze nigdy nie próbowałem. I z taką piękną piosenką zderza się doświadczenie, które opisujemy w ostatniej scenie właśnie Syryjczyka. To przypadek, że on dotarł do ośrodku dla uchodźców właśnie w maju. Przypadkiem jest też to, że wojna się zakończyła właśnie w maju. Wszystko się praktycznie kręci wokół tego maja, o którym piosenka mówi: wędrować, wędrować jest cudownie, świeżość, świeżość. Frisch auf drum, in hellen Sonnenstrahl, wohl über die Berge. Niektóre sceny powstały na podstawie dość bogatego, pełnego materiału, a niektóre praktycznie wymyśliliśmy. Na przykład jest taka scena, kiedy rodzina je obiad w ogrodzie. Jest to rodzina niemiecka i wydawałoby się, że wszyscy ludzie się boją wychodzić na zewnątrz, a oni jedzą w ogrodzie dlatego, że przyszli właśnie Polacy z przydziałem na ich dom i pozwolili im jeszcze zjeść w ogrodzie obiad. Do tego dopisaliśmy całą historię, czerpiąc z różnych doświadczeń, z innych opowieści, z książek, z artykułów prasowych. A zaczęło się już wszystko układać. Maj! Dawniej, tutaj w tych ogrodach, wszystko tętniło życiem. Ludzie siedzieli w ogrodach, pili kawę, palili papierosy, fajki. Ktoś grał na akordeonie, śpiewali śląskie piosenki. Jakiś sąsiad ciągle młotkiem stukał w swoim obejściu. Dzieci biegały. Ja pamiętam, sama tak biegałam. A teraz cisza. Maj. I cisza. Wszyscy pochowali się w domach. Zwłaszcza Niemcy. Woleliby się nie pokazywać. Tu jeszcze Niemcy, tam już Polacy. O.
Rodzina Hildy siedzi cała w ogrodzie. Je obie. Więc jednak można. Jedną z takich najciekawszych sytuacji była takie moje spotkanie z panią, która bardzo nie chciała ze mną rozmawiać przez kilka tygodni podczas spotkań z grupą śpiewających osób. Unikała kontaktu ze mną, ale w którymś momencie zdecydowała się, że opowie mi swoją historię. I ta historia praktycznie jeden do jednego została przeniesiona do spektaklu. Właściwie w paru zdaniach została streszczona cała opowieść o sieroceniu przez mamę, o jej śmierci, o tym, co się działo w powojennym Wrocławiu, na gruzowisku powojennego Wrocławia. Pani po prostu spieszyła się na autobus i postanowiła bardzo szybko opowiedzieć mi o swoim życiu, o swoim cierpieniu, o swoim małym bracie. Moją mamę zagwałcili na śmierć Rosjanie. To było jakoś latem 45 roku i nie było wtedy trumien, więc... A my mieliśmy jeszcze taką szafkę, bieliźniarkę, więc wyjęliśmy z niej półki i włożyliśmy do niej mamę i zamknęliśmy na klucz. I wrzuciliśmy mamę razem z tą szafką do takiego domu, gdzie się te wszystkie trupy zbierało. Tylko nie wiem, jaki to był miesiąc. Współczesny fragment o uchodźcy syryjskim dołączyliśmy właściwie zaraz po znalezieniu tego fragmentu w gazecie, ale mieliśmy taki zamiar już wcześniej. Pasowało nam to, żeby pewien problem przenieść do współczesności, żeby mógł być inaczej rozumiany niż w kontekście problemów polsko-niemieckich, gdzie wszyscy wiemy, kto był winien i często zdarzają się takie zarzuty, że Niemców my troszeczkę tutaj wybieramy. Nie było to naszym najmniejszym zamiarem, bo wszyscy wiedzą, jaka była historia tutaj w Polsce. Chcieliśmy tylko zwrócić uwagę na osobiste historie, na osobiste problemy, na osobiste przeżycia bardzo konkretnych osób. A to, że tu się pojawia Syryjczyk, jest ciekawe jeszcze z jednego względu. On szedł przez Turcję, przez Grecję. Powszechnie nie jest to wiadome, że powojenne przesiedlenia były oparte w pewnym stopniu na doświadczeniu wymiany ludności między Turcją a Grecją po I wojnie światowej. Tam też przejechały tysiące czy miliony ludzi, ja nie pamiętam tych liczb dokładnie, ale było to pierwsze w czasach nowożytnych takie wielkie przesiedlenie ludności z powodów politycznych, z powodów tego, że ustalano nowe granice w Europie i ktoś chciał mieć społeczeństwo bardziej czyste etnicznie. Pamiętam w domu, w którym się wychowywałam, mówiono, że po tej drugiej stronie są takie same chłopaszki jak ja, tak mówił mój dziadek. I wydaje mi się, że ta myśl gdzieś mocno jest w tym spektaklu widoczna. Po tej drugiej stronie jest taki sam jak ja. Studiowałem matematykę. Rodzice nauczyli mnie, że różnice nie mają znaczenia. Człowiek to człowiek. Mój ojciec jest Arabem, matka Pudlinko. Nauczyli mnie, że różnice nie mają znaczenia. Człowiek to człowiek. Studiowałem matematykę w Syrii. Śpiewaliśmy piosenki o naszym mieście. Śpiewaliśmy piosenki po angielsku, żeby wszyscy zrozumieli. Ostatni fragment spektaklu to jest opowieść o współczesnym wędrowaniu, o współczesnych uchodźcach. To jest opowieść człowieka, który, mężczyzny, młodego mężczyzny, który uciekał z Aleppo. Piosenka, którą Ola tam śpiewa, powstała na próbach. Powstała jeszcze przed, jeśli pamiętam, był taki okres walk bardzo intensywny w Aleppo. Ona powstała wcześniej. I tak się złożyło, że premiera spektaklu była 3 dni po największej intensyfikacji owych walk. Bombs are every single day.
They are every single day, everywhere. You don't see it, you don't hear it, but soon you're gonna feel it.